Zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Niedaleko od Marrakeszu znajduje się miejscowość Dorik, w której ulokowano ogród aromoterapii, a więc plantacja ziół dla celów aromoterapii, ale także produkcji wyjątkowej jakości kosmetyków. Będziemy mieli okazję zobaczyć stanowisko, w jaki sposób dozuje się olejki eteryczne z leczniczych ziół i później te naturalne produkty, które tutaj są wytwarzane. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na krótki spacer, by popatrzeć na kilka stanowisk, gdzie są uprawiane poszczególne rośliny. Z rozmarynu nie trzeba prezentować, on cudownie potrafi się sam zarekomendować, tworząc gęste zarośla, które tutaj tworzą z jednej strony żywopłot, ale z niego pozyskiwany jest materiał dla celów kosmetologii. Idąc dalej w tą stronę, mamy okazję zobaczyć szałwię właśnie w fazie kwitnienia. Szałwia ma właściwości ściągające, przeciwzapalne. Często w wszelkiego rodzaju stanach zapalnych górnych dróg oddechowych czy przyzębia wykorzystuje się wyciągi tej rośliny. Przyspiesza proces regeneracji. Następne stanowisko to oreganum czy majeranek. To właśnie ta roślina. Jest częściej znana jako przyprawa kulinarna. Z uwagi na to, że przyspiesza proces trawienia tłustych potraw, ale także zawiera mikroelementy, witaminę A i E i w kosmetologii chętnie też ją się wykorzystuje. Po lewej stronie mamy stanowisko werbeny. Werbeny jeszcze o odmianie cytrynowej, lemon verbena, która u nas spotyka się już, ale rzadko. Charakteryzując tę roślinę, warto podkreślić, że jej właściwości są wyjątkowe, ponieważ jest w stanie przyspieszyć proces regeneracji. Nawet uważa się, że odmładza organizm. Jeżeli ktoś pije herbatę z werbeny, to także przyspiesza proces regeneracji nabłonka, a często przecież w przewodzie pokarmowym mamy wszelkiego rodzaju uszczerbki, by nie powiedzieć nadtrawienia. Więc to jest o tyle istotne, natomiast w kosmetologii przyspiesza proces regeneracji, przeciwdziała stanom zapalnym, wygładza skórę i ogólnie mówiąc ją odmładza. Po prawej stronie trawa cytrynowa. U nas przede wszystkim ostatnio ją się ceni jako dodatek do wszelkiego rodzaju potraw. Nadają ta trawa cytrynowa potrawom wyjątkowy smak, ułatwia trawienie. Ale w działaniu kosmetycznym najistotniejsze jest to, że wszelkiego rodzaju żele tonują dolegliwości, zwłaszcza po ukąszeniu owadów i także przyspieszają proces regeneracji. Jeśli mówimy o kulinarnym przeznaczeniu tej rośliny, to wykorzystuje się przede wszystkim tą zasadniczą część, którą najpierw po ugotowaniu trzeba mocno stłuc, i dopiero wtedy wkłada się do produktu, żeby uwolnić olejki eteryczne, którymi ta roślina dysponuje. Przechodząc dalej, znów możemy podziwiać rozmaryn. Nie kwitnący, ale gęstość
pędów tej rośliny sprawia, że z przyjemnością nań się patrzy. W dalszej części oprawa róż i nie sposób nie zwrócić uwagi na ten krzew, bo to jest granatowiec. Roślina, która po przekwitnięciu zawiązała owoce. Nie widzimy jeszcze tych charakterystycznych koronek, ale w innym miejscu postaram się Państwu zaprezentować w pełnej krasie już ukształtowane owoce. Przejdźmy może w tę stronę. Tu widzimy guajawę. Sprawdzimy smak owoców. Ten jeszcze nie jest dojrzały. Malutkie są to egzemplarze. Pojedyncza pestka. Przeważnie są po dwie, po trzy pestki. Ale jeżeli jest jedna, to jest bardziej słodki miąższ. Bardzo smaczne. Soki. Tu, proszę Państwa, geranium, czyli odmiana pelargonii, która może nie zachwyca nas swoimi kwiatami, natomiast ma wyjątkowy olejek eteryczny. Wyjątkowo intensywnie pachnie. Często niektórzy nawet w Polsce uprawiają tę roślinę jako doniczkową po to, by w przypadku stanów zapalnych ucha wycisnąć troszeczkę soku, nasączyć szpatułkę do czyszczenia ucha i przepędzlować. Rzeczywiście ma właściwości bakteriobójcze, a nawet częściowo ogranicza rozwój wirusów i działa przeciwbólowo. Miałem zamiar przejść tamtą ścieżką, ale mamy tutaj gości z innych krajów, wobec tego postaramy się wrócić i zademonstruję Państwu tamte zioła rosnące po przeciwnej stronie. To stanowisko to uprawa piołunu, czyli Artemisia arborescens, z której chyba większość osób wie, że sporządza się tak zwaną piołunówkę, a ta zawiera tujon, a więc specjalny związek chemiczny, który w pewnym sensie oczywiście powoduje rozluźnienie, dobry nastrój nie wprawia, tym bardziej, że robi się go na wyciągu alkoholowym, ale równocześnie może powodować nawet halucynacje. I był taki okres, kiedy zabroniono produkcji, dzisiaj wznowiono niewielkie ilości. To stanowisko służy jednakże do produkcji specyfików kosmetyczno-leczniczych, bowiem oprócz samego tujonu w skład Artemisii wchodzi wiele czynnych biologicznych substancji poprawiających funkcję, no można by określić nabłonka, w tym przypadku kiedy w kosmetologii, natomiast używany wewnętrznie, bardzo korzystnie wpływa na cały układ pokarmowy. Tymianek. To jest wersja specjalna, znów wiesz, o zapachu cytrynowym, a tam jest tymianek zwyczajny w fazie kwitnienia, wabi owady. Dlaczego akurat wyeksponowano nie sam Thymus vulgaris, tylko odmianę cytrynową? A tuż dlatego, że zawiera większą ilość olejków eterycznych. To nie zioło, to drzewo o nazwie kuflik ognisty, czyli kufea. Roślina pochodzi z Azji, ale tutaj swobodnie sobie rośnie jako element dekoracji, no bo któż by nie chciał widzieć takich szczoteczek jak do mycia naczyń czy butelek, ale o barwie czerwonej, bardzo delikatnych i bardzo długo utrzymujących się na pędach. To są pojedyncze kwiaty kwiatostanów, jak Państwo widzą, niejednokrotnie długości około kilkunastu centymetrów. Z nich malutkie, kuliste owocki się zawiązują. Ale roślina istotnie jest wyjątkowo dekoracyjna i nie dziwię się, że ją posadzono tuż przy wejściu do ogrodu ziołowego, czy jak niektórzy mówią, ogrodu aromaterapii. Zespół oliwek, jakże typowych w tym krajobrazie, i drzewa
które mogą przeżyć tysiące lat. Tutaj przypuszczam, że po pniach sądząc mogą mieć po 100-150 lat. W odniesieniu do naszych drzew no, musiałyby być przynajmniej o kilkadziesiąt centymetrów bardziej, mieć bardziej masywne pędy. A ta roślina powoli przyrasta i jej cechą bardzo pozytywną jest to, że może rosnąć na bardzo kiepskich glebach, ale równocześnie dawać bardzo wartościowe owoce.